Myślę, że kierunek studiów jest bardzo ważny. Wybieramy go wtedy, kiedy mamy jakieś nadzieje na dalszą swoją karierę, na pracę, którą chcemy podjąć, ale okazuje się czasem, że jednak życie pisze własne scenariusze. Jestem przykładem tego. Kończąc Akademię Medyczną, wylądowałem w zupełnie innym świecie, świecie finansów, świecie informacji. I okazuje się, że można to robić, a studia też mają te zupełnie niezwiązane jakby z tym zawodem, który potem wykonujemy, mają jednak związek, bo czegoś się tam na tych studiach nauczyliśmy. I na pewno tutaj w moim przypadku pomogło jakby takie ukierunkowanie w zarządzaniu zespołem, w sprzedaży mówiąc krótko. I chyba świetnie się w tym odnajduję. Myślę, że już zapomniałem nawet o tym pierwszym wyborze szeroko pojętej medycyny. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakie mamy predyspozycje. Co tak naprawdę jest dla nas, bym powiedział, łatwe, co chcielibyśmy robić, co sprawia nam przyjemność, no a chcielibyśmy, żeby nam jeszcze za to płacili. I to też nasze jakby zapatrywania na to, co będziemy robić potem w trakcie studiów już się zmieniają i dlatego powinniśmy przede wszystkim robić to, na czym uważamy, że będziemy się znali, robić to, co nam sprawia przyjemność i robić to, co tak naprawdę czujemy, że jest nam przypisane. Powinniśmy jak najwcześniej zacząć pracę, zacząć przygodę z tym nowym światem, ponieważ to już nas będzie w jakiś sposób ukierunkowywało i kształtowało, bo to, co sobie wyobrażaliśmy wcześniej, że będziemy robić, że będziemy studiować taki kierunek, że będziemy potem pracować też w tym miejscu, gdzie nas jakby to wykształcenie predestynowało. Natomiast jeżeli zaczniemy taką praktykę wcześniej, okaże się, że jednak, no może jednak chcemy robić coś innego, że zaczęliśmy pracować w zupełnie innej branży i nam się spodobało. Odnajdujemy się tam i wtedy jest ta szansa na jeszcze zmianę kierunku, ewentualnie można skończyć ten wybrany kierunek studiów, a mimo wszystko myśleć o pracy w zupełnie innej branży. Myślę, że tutaj trudno udzielić takiej porady, z kim najlepiej zacząć. Jedni sobie chwalą pracę w korporacji, inni wolą pracować u jednoosobowego przedsiębiorcy i czują się wtedy bardziej samodzielni, bardziej jakby odpowiedzialni za to, co robią, mogą być bardziej kreatywni. Natomiast korporacja na pewno uczy pewnego porządku, pewnego takiego zachowania, które może nam potem procentować właśnie w sytuacji, jeżeli będziemy chcieli w korporacji pracować. Także tutaj trudno jest poradzić. To każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć na to, gdzie będzie lepiej.